Koronka do krwawych łez Maryi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Jezu, przybity do Krzyża. Padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy, tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twojej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, O dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twoją świętą wolę tu na ziemi, stali się godnymi, wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. Amen. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi. I nadal najgoręcej miłuje cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje cię w niebie o jezu wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy twojej najświętszej matki o jezu wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy twojej najświętszej matki o jezu wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy, twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy, twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy, twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj, prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj, prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, która umiłowała cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje cię w niebie o jezu wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy twojej najświętszej matki o jezu wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy twojej najświętszej matki o jezu wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy, Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy, Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy, Twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy, Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal. Najgoręcej miłuje cię w niebie. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje cię w niebie. O Maryjo, matko boleści, matko litości, matko miłosierdzia, zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami. Aby Twój boski syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich matczynych krwawych łez udzielił nam łask, o którego błagamy, i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje krwawe łzy, o matko bolesna, kruszą moc szatana, o Jezus zakuty w kajdany. Przez Twoją boską łagodność uchroń świat przed zagładą. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W Brazylii Matka Boża zeszła na ziemię i podarowała nam niezwykły prezent, koronkę do swoich łez. Różaniec ten ma służyć na wróceniu grzeszników, zwłaszcza opętanych przez diabła, przez niego szatan będzie pokonany, powiedziała. Pan Jezus zaś dodał, o cokolwiek ludzie będą mnie prosić ze względu na łzy mojej matki. Tego udzielę im z życzliwością. W 1930 roku, 8 marca, w Campinas w Brazylii, Matka Boża ukazała się siostrze Amali Aguirre, współzałożycielce Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego. Maryja miała na sobie fioletową szatę, niebieską suknię, biały welon na głowie, a w rękach trzymała różaniec. Jest to różaniec do moich łez. Mój syn pragnie mnie przez ten różaniec szczególnie uczcić, a także chętnie udzielać wszelkich łask, o które będzie się go prosić ze względu na moje łzy. Różaniec ten ma służyć na wróceniu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła. Przez niego szatan będzie pokonany i zniszczone panowanie piekła, powiedziała do siostry Amali Matka Boża. Ponadto wyraziła życzenie, aby w każdej rodzinie i w każdym klasztorze uważano za obowiązek miłości odmawiać o siódmej wieczorem koronkę do łez. Maryja nauczyła kobietę odmawiać tę modlitwę. Modlitwa na różańcu z łez Maryi uzyskała aprobatę wielu dostojników kościelnych, a biskup Campinas Franciszek Campos Barre powiedział. Kiedy niepokój, cierpienia i ból napełniają nasze serca, wznosimy nasze myśli do Boga. Łzy Maryi, jego najświętszej matki, wzruszają jego boskie serce, a nawet sama już myśl o nich skłania Boga do okazania nam łaskawości, miłosierdzia i jego błogosławieństwa. Wydaje się, że w naszych czasach święte łzy Matki Jezusa bardzo mocno poruszają Serce Boże. Stolica Apostolska zatwierdziła to nabożeństwo 15 maja 1934 roku. W tym miejscu warto dodać, że Matka Boża prosiła ponownie o odmawianie tej koronki całkiem niedawno, bo 21 września 1982 roku we włoskiej miejscowości Erbano. Rina Bassini, mieszkanka Erbano, w czasie pielgrzymki do Monticchiari. Fontanelle. Modliła się o nawrócenie męża. Została wysłuchana. Z pielgrzymki przywiozła do domu 30-centymetrową figurkę matki Bożej Róży Duchownej. Przy niej kobieta modliła się razem z grupką ludzi. 21 września 1982 roku. Kiedy właśnie zakończono wspólną modlitwę, jej uczestnicy zauważyli, że Maryja płacze krwawymi łzami. Maryja poprosiła zebranych, by odmawiali różaniec do jej łez. Ta koronka ma wielką potęgę i moc, powiedziała i prosiła: Odmawiajcie koronkę do krwawych łez. Rozpowszechniajcie ją. Zły duch musi uchodzić z tego miejsca, gdzie odmawiana jest ta koronka. Uczestnicy widzenia Powiadomili o cudownym zjawisku proboszcza, który także ujrzał łzy Maryi. Na polecenie biskupa została pobrana próbka wydzieliny. Badanie wykazało, że jest to ludzka krew typu AB. Mieszkańcy Erbanno nie zapomnieli o prośbie Matki Bożej. Do dziś rozpowszechniają obrazek z płaczącą Maryją. Na jego odwrocie znaleźć można modlitwę, koronkę do krwawych łez Matki Bożej. Koronka z krwawych łez Matki Bożej składa się z siedmiu części, a każda z siedmiu koralików. Zamiast krzyża, różaniec ten ma medalik. Na jednej jego stronie znajduje się wizerunek płaczącej Madonny i napis Matko Bolesna, Twoje łzy z panowanie piekła. Z drugiej zaś strony przedstawiony jest Pan Jezus uwięziony. Oraz napis przez Twoją boską cierpliwość o Jezu uwięziony, zachowaj świat od grożącego Mu chaosu.